jak Bibi pomógł samochodowi przygotować się do wakacji. Piękny, słoneczny letni dzień. Spójrzcie, wszystkie samochody śpieszą wyjechać z miasta, aby wesoło spędzić wakacje. Zobaczcie, wydaje się, że ten samochód nie śpieszy wyjechać z miasta. Może dlatego jest taki smutny. Trzeba po prostu przygotować się do wakacji. Nie musisz się martwić. Raczej udaj się do warsztatu Bibi. On ci pomoże. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Majlowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Dziś u Bibi było dużo wolnego czasu, ponieważ wszystkie samochody wyjechali na wakacje, więc udało mu się posprzątać w swoim warsztacie. I samochód opowiedział Bibi, jak wraz ze wszystkimi chciał pojechać na wakacje w góry lub nad jezioro. Jak chciał zabrać ze sobą łódkę lub rower, ale zupełnie nie ma gdzie to umieścić, bo do bagażnika oni się nie zmieszczą. Aha! Czyli wszystko jasne. Nie martw się. Szybko przygotujemy cię do wakacji. Więc od czego powinniśmy zacząć? Na sam początek należy do tyłu dołączyć hak holowniczy. Jest to specjalna część, która pozwala samochodowi podłączyć przyczepę. Doskonale! Teraz będzie można przewozić przedmioty, które nie zmieszczą się w bagażniku. Na przykład, jeśli samochód wybiera się nad jezioro, będzie mógł zabrać ze sobą łódź. Ale do niej trzeba dobrać odpowiednią przyczepę. Może ta podejdzie? Nie, jest zbyt duża. Taka nadaje się do ciągnika. Wtedy może taka? Też się nie nadaje. Jest zbyt mała. Łódź się tutaj nie zmieści. A może to ta? Dołączyć do dachu specjalne uchwyty, za pomocą których będzie można zamocować na dachu rowery. Mogą się przydać na wakacjach, co nie? Spróbujmy te. Nie, to nie pasuje. Taką kratkę używa się do grillowania. A co na to powiesz? Nie, to są kraty do okien. Wtedy może ta opcja. Ta jest idealna. Teraz można bezpiecznie wyruszać na urlop. Nie zapomnij zabrać wszystkiego, co potrzebne. Spędź fajnie wakacje. Pa, pa. Teraz samochód ze wszystkimi udał się na wakacje. I spędził czas bardzo fajnie, bo miał ze sobą wszystko, czego potrzebował. Dziękuję, Bibi! Jak Bibi pomagał miejskiemu samochodowi ubiegać się o pracę. Spójrzcie, to samochód miejski. On tak samo jak i inne samochody chce jeździć rano do pracy. Jak dobrze by było, żeby dziś wszystko się udało i go w końcu przyjęli. Bo to tak fajnie jest być przydatnym dla swojego miasta. Czyżby mu znów nie poszczęściło i go nie wzięli do pracy? Nie smuć się. Musisz udać się do warsztatu Bibi. On ci na pewno pomoże.
mechanik nasz dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Dzisiaj Bibi czekał nowych klientów z niecierpliwością, bo on bardzo szybko poradził sobie ze wszystkimi uszkodzeniami. O, wydaje się, że coś cię niepokoi. Czy coś ci się zepsuło? I samochód opowiedział Bibi, jak on już od tygodnia próbuje dostać pracę w taksówce. Jak chce być przydatnym mieszkańcom miasta. Ale nic mu nie wychodzi. Tak, nie martw się. Wiem, jak ci pomóc. Szybko, jedziemy do warsztatu. Woohoo! Aby samochód mógł pracować jako taksi, potrzebny mu odpowiedni wygląd. Wiesz, tak będzie go widać z daleka i pasażerowie nie będą go mylić z innymi samochodami. Dobierzemy odpowiednią kolorystykę. Jaki kolor pasuje? Może być ten? Nie. Tak wygląda karetka. Nią jeżdżą lekarze. Wtedy ten. Nie, ten pasuje do ciężarówek, które przewożą żywność. Wtedy może ten podejdzie. Świetna opcja. Teraz wszyscy będą widzieć, że to taksówka. Potrzebujemy jeszcze rozpoznawalnego migacza. Tak? Żeby auto było widać z daleka i z bliska. Czy taki podejdzie? Nie. Z takim migaczem jeździ policja, gdy spieszy się na wezwanie. Wtedy taka opcja. Nie. Auto powinno być widać, a nie słychać. A co powiesz na to? To jest dokładnie to, czego potrzebujesz. Wyszło świetnie. Teraz z pewnością cię wezmą do pracy. Powodzenia! Ho, ho. Samochód przyjęli tego samego dnia. Teraz on jeździ po mieście i przewozi mieszkańców w potrzebne im miejsca. Dziękuję, Bibi! Jak Bibi pomógł wywrotce? Do czego służy wywrotka, wiedzą wszyscy. Nie wszyscy wiedzą, że pierwsze nadwozia z mechanizmem nachylenia zostały wymyślone ponad 100 lat temu. Już wtedy mechanicy chcieli skrócić czas rozładunku. I od tamtej pory wywrotki z powodzeniem pracują wszędzie, w tym i na budowie. One samodzielnie radzą sobie z wyładunkiem różnych ładunków. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy i wywrotka potrzebuje pomocy. Koparka szczerze chciała pomóc wywrotce, ale nieco przesadziła z wysiłkiem. Przyjaciółki w rozpaczy. Mają tak wiele pracy. Pilnie potrzebna jest pomoc mechanika. Więc natychmiast do warsztatu Bibi. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. No, no. Powinieneś pracować na budowie. Skoro tu jesteś, potrzebujesz mojej pomocy. Zgadłem? I wywrotka opowiedziała Bibi swoją smutną historię. Jak kamień okazał się zbyt duży i utknął w nadwoziu. Jak koparka wybiła kamień, nieodwracalnie uszkadzając skrzydło nadwozia. I teraz wywrotka nie może rozładować ładunek. Tak, tak. Nieźle ci się dostało. Kto mógł wiedzieć, że kamień będzie taki duży? Najlepszym wyjściem będzie ci postawić na nadwoziu nowe skrzydło.
Najpierw zdejmijmy uszkodzone. Teraz zobaczmy, co mamy odpowiedniego. Bardzo oryginalnie, prawda? Nie, niezbyt. No i to kółko też jest za małe. To nie nasz przypadek. Coś mi się to przypomina. No, jak ci się podoba ta konstrukcja? Świetne rozwiązanie, ale do garażu. Nie do wywrotki. Wam nie dogodzisz. No a te skrzydło? Pasuje jak ulał. Wstawmy je na miejsce. Udało się. Zaczekaj. Co z twoim podnóżkiem? Ledwo się trzyma. I wywrotka poskarżyła się Bibi, jak kiedyś jechała po nierównej drodze. Kamień spadł z przepełnionego nadwozia i uszkodził podnóżek. Ajajaj. Zamontujemy ci nowy podnóżek. Trzeba go wybrać. Oto wspaniała drabinka. Hoho, dobry, ale żeby wytrzeć kurz na szafie. Nie, dziękuję. A te schody czym źle? Nawet poręcze jest, aby trzymać się. Ale cudowne schody. Dla drewnianej wywrotki, która stoi na placu zabaw. Hoho, u nas szybko się zepsuje. No, w końcu to, czego potrzebujesz. Gotowe. Teraz możesz wracać na budowę do koparki. Mam jedną radę. Lepiej wozić sypkie rzeczy. Ziemię, gruz, piasek i się nie uszkodzisz. A do dużych kamieni lepiej użyć pojazdów ciężarowych z nadwoziem w kształcie łyżki. Bez skrzydła. U was na budowie są i takie. Cześć! Dzięki pomocy Bibi, wywrotka nie tylko wróciła do swojej pracy, od której zależy, jak szybko będzie wybudowany nowy dom, ale jeszcze ona zrozumiała, że każdy powinien robić to, do czego został stworzony i co jemu wychodzi najlepiej. Teraz na budowie wszystko jest w porządku. Dziękuję ci, Bibi! Cześć, przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!